Joanna Małkowska, artystka plastyczka, dla której środkiem wyrazu jest przede wszystkim biały pastel. W swoich pracach stara się pokazać złożoność natury ludzkiej. Rysunki Joanny Małkowskiej przez długi czas ukryte były w domowym zaciszu. Do teraz. Ich pierwszym szerszym gronem odbiorców byli uczniowie zespołu szkół mechanicznych i ogólnokształcących numer 5 w Łomży. Wszystko za sprawą lekcji otwartej, której tematem była synteza sztuk. Pierwszy raz moje prace, moje rysunki spotkają się z takim żywym odbiorem większej części osób, tak? No do tej pory rysowałam tylko dla siebie, przelewałam w ten sposób swoje jakieś tam wrażenia, odczucia. Tak jak widać na moich pracach, interesuje mnie bardzo złożoność natury ludzkiej. I właśnie tak mi się wydaje, że próbuję właśnie poprzez ten rysunek przedstawić właśnie swoje spostrzeżenia, swoje obserwacje. W ogóle ja lubię bardzo ludzi, lubię obserwować ludzi. I czasami właśnie ta złożoność natury ludzkiej dla mnie jest tak niesamowita, że w głowie powstają mi bardzo, bardzo, bardzo duże, bardzo dużo myśli, które właśnie próbuję w jakiś sposób uzewnętrznić. Wszystko może mnie zainspirować, czy muzyka, czy czasami spojrzenie jakiegoś człowieka, czasami głos nawet, czasami przemyślenia, czasami moje stany jakieś emocjonalne, więc tych inspiracji jest bardzo, bardzo dużo. Na pewno też twórczość innych malarzy w jakiś sposób. Sztuka szeroko rozumiana jest naprawdę obszarem nieograniczonym, tak? Ponieważ czy to będzie literatura, czy to malarstwo, czy rysunek, czy rzeźba, czy muzyka, prawda, w każdym z tych obszarów przelewamy swoje uczucia, swoje emocje, swoje doświadczenia. I tylko inny jest nośnik, inna jest forma, więc jak najbardziej można to połączyć i bardzo mnie ciekawi odbiór młodego społeczeństwa, młodzieży i ich ciekawi mnie sposób myślenia i jak powiążą właśnie. To, no bo tak to można nazwać, sztuka współczesna, te moje rysunki, jak powiążą z literaturą, z motywami literackimi, czy doszukają się czego i czego się doszukają, to mnie bardzo ciekawi. W rysunkach Joanny Małkowskiej uczniowie odnaleźli wiele motywów i nawiązań do literatury. Myślę, że odbiór jest indywidualny dla każdego, jednak ze względu niejako na ostatnie lekcje języka polskiego nawiązują według mnie trochę do stanu człowieka podczas II wojny światowej, po II wojnie światowej. Również sam charakter, użycie wyłącznie skali szarości od czarnego do białego budzi pewne emocje, których czasami kolory nie są w stanie oddać albo je niejako wręcz przykrywają, ugrzeczniają. Na pewno każdy obraz przedstawia bardzo wiele, można go pod wieloma aspektami interpretować. Tutaj choćby zwrócił moją szczególną uwagę obraz 10. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki obraz typowego człowieka właśnie po wojnie. Jeżeli chodzi o warstwę samą zewnętrzną, widzimy bliznę, widzimy popękaną głowę. Człowiek niejako zwraca się wstecz, odwraca się do swojej przyszłości, a jednak gdybyśmy popatrzyli na tą warstwę może psychiczną, to może być to również osoba, która zboryka się właśnie z dzisiejszymi skutkami, niejako właśnie tego, co podczas wojny przeżyła. Więc myślę, że interpretacji może być wiele i bardzo głębokich. W każdym obrazie tak naprawdę widzę inną emocję tutaj. Na jednym obrazie widzę strach, na innym widzę tutaj niepokój, a na jeszcze innym widzę śmierć. I w zależności od obrazu każdy z nich przedstawia dla mnie inną emocję i inny stan. Mi ta lekcja bardzo się podobała. Ukazała mi ona inny wymiar sztuki, inną perspektywę, na jaką mogę patrzeć na sztukę. I uważam, że takich lekcji powinno być więcej. Są one bardzo, bardzo korzystne dla uczniów i wpływają one na ich edukację pod względem
kulturalnym. Pomysł zorganizowania lekcji otwartej to inicjatywa nauczycielek języka polskiego Marzeny Cieplińskiej-Gawrych oraz Ewy Fronc-Romaniuk. Muszę powiedzieć, że ten pomysł narodził się bardzo szybko, dlatego że kiedy zobaczyłam dzieła pani Joanny, przyszło mi do głowy, że one świetnie korespondują z literaturą, z tekstami, które omawiam z uczniami, interpretujemy do matury. Zastanawiałam się tylko nad formą, w jaki sposób te dzieła jakby wyeksponować, w jaki sposób je pokazać i doszłam do wniosku, że takie zderzenie się z takim dziełem, które nie ma narzuconej interpretacji, które jest taką czystą kartą interpretacyjną, której nikt do tej pory nie widział, bo moje doświadczenie takie było, kiedy je zobaczyłam, była taka chwila refleksji, musiałam się zastanowić i dopiero takie wow, przecież ja widzę odniesienia, przecież ja widzę motywy, na pewno moi uczniowie też to zobaczą, przecież mają tę wiedzę, do matury muszą ją mieć. I postanowiłam zobaczyć, czy to się uda, czy ten pomysł rzeczywiście chwyci, czy oni będą umieli odszukiwać te motywy, czy pamiętają utwory literackie, czy ta synteza sztuk rzeczywiście będzie taka na żywioł zrobiona. I raczej ten pomysł taki zrodził się bardzo szybko w głowie, że tak powiem, z szafy wyciągnęłam te obrazy i postanowiłam przywieźć je do szkoły. Spotkały one się, muszę powiedzieć, naprawdę z bardzo pozytywnym odbiorem i ze strony uczniów, i ze strony rady pedagogicznej, bo oni mieli też możliwość wcześniej jakby obejrzeć te dzieła, zobaczyć, skonfrontować się z nimi. I reakcja była naprawdę bardzo pozytywna, więc myślę, że dla uczniów też będzie to taka cenna lekcja, że konfrontacja z czymś, co jest oczywiste, co już ma jakiś kierunek interpretacyjny, jakby zawęża pole myślenia moim zdaniem. Natomiast coś, co nie ma tego kierunku interpretacyjnego, co jest widziane po raz pierwszy i ja mam to skonfrontować i ja mam odnaleźć tam elementy pewne, wskazać motywy, połączyć to z czymś, co jest literaturą piękną, a może nawet z muzyką, to jest coś, co się rodzi, co jesteśmy świadkami tych narodzin, myśli, toku myślenia uczniów, ale także oni kształtują te wypowiedzi na bieżąco, budują te argumentacje, pokazują spójność, wykazują się pewną wiedzą, ale i wrażliwością, bo jest to wrażliwość, pomimo że jest to męska klasa, bo ta klasa, w której te lekcje prowadzimy, jest męską klasą w 100%, to okazuje się, że jednak oni są bardzo wrażliwi na to, na tę sztukę. I to nie jest tak, że oni widzą to po męsku. Nie, wydaje mi się, że oni widzą wszystkie emocje. To nie tylko śmierć i cierpienie, ale oni też dostrzegają piękno kobiecego ciała, oni dostrzegają delikatność, subtelność, naturę, wszystkie emocje, które krzyczą ja wręcz z tych obrazów pani Małkowskiej, bo one przemawiają głęboko do człowieka. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i to jest piękne w tych obrazach, że one mówią do ciebie, że ty je słyszysz i naprawdę można to kontemplować godzinami i ja widzę tę wystawę po raz któryś z kolei, bo oglądam te obrazy od wakacji, muszę powiedzieć, i za każdym razem, kiedy patrzę na ten obraz, ja widzę w nich coś innego, dostrzegam inne elementy i myślę, że uczniowie też pod tym kątem potrafią na to spojrzeć. To jest piękne. Szkoła jest doskonałą przestrzenią na to, by rozbudzać w uczniach ciekawość artystyczną, ciekawą przestrzenią, by kreować postawy uczniów jako odbiorców kultury, dojrzałych, świadomych, mądrych, wyposażonych w wiedzę o kulturze. Szkoła jest świetnym miejscem, żeby właśnie tę edukację kulturalną, rozumianą jako istotny element edukacji kulturowej w ogóle, realizować. Ja do tego przywiązuję ogromną wagę, budując z nauczycielami program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Z ogromną troską patrzę na te kwestie. Natomiast lekcja urodziła się w takim zwykłej, codziennej chwili rozmowy z koleżanką, która jest nauczycielką języka polskiego, Marzeną Cieplińską-Gawrych, która pokazała mi w telefonie zdjęcia prac plastycznych. Zaniemówiłam na jej widok, zaintrygowały mnie niezmiernie i Marzenka zapytała, jak mogłybyśmy promować tę twórczość naszej lokalnej plastyczki, artystki, pani Anny Małkowskiej.
W mojej głowie natychmiast narodziły się pomysły, żeby pokazać to uczniom, ale połączyć z celami edukacyjnymi. Zatem te treści związane z tworzeniem, z malarstwem, z kulturą połączyłam z realizacją podstawy programowej z języka polskiego, a że z ogromną troską zawsze patrzymy na maturzystów, to przyszły mi na myśl klasy maturalne, które za chwilę będą mierzyły się z egzaminem maturalnym z języka polskiego. I tak krok po kroku w dyskusjach, rozmowach codziennych z Marzenką zbudowała się koncepcja lekcji języka polskiego, lekcji otwartej, w której pani Joasia Małkowska zaprezentuje swoje prace, a my jako polonistki dostrzegliśmy tam motywy literackie i będzie to lekcja związana z syntezą sztuk pod kątem wykorzystania tekstów i kontekstów w wypowiedzi argumentacyjnej, a głównym zajęciem uczniów będzie obserwowanie obrazów pani Małkowskiej pod kątem motywów literackich, jakie funkcjonują w tych obrazach, bo one naszym zdaniem są czytelne. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Wydarzeniach kulturalnych, które my kreujemy jako szkoła, wydarzeniach kulturalnych, które oferują nam lokalne instytucje kultury, bo organizujemy szereg takich zdarzeń w postaci wyjść do kina, do teatru, do filharmonii, ale w szkole również inicjuje, organizuje od wielu lat spotkania z muzyką, koncerty, które realizuje taka firma z Białegostoku Artemuza. Na te koncerty przychodzą uczniowie, mają świetny przerywnik w postaci muzyki, czasami klasycznej, czasami innego typu, ale ważne jest też to, że uczniowie chętnie wchodzą w ten świat tworzenia, wyrażania swojej ekspresji artystycznej, działają w zajęciach, uczestniczą w zajęciach artystycznych i swoje talenty, umiejętności prezentują podczas uroczystości szkolnych chociażby, tak? Ale to i wiele jest tych inicjatyw. No, lekcja otwarta z języka polskiego jest kolejną ważną inicjatywą tego typu, żeby łączyć edukację, wychowanie takie ku kulturze, ku uczestnictwu w kulturze, uświadamianie wartości kultury, tej wysokiej, w sytuacji, kiedy kultura niska, masowa bardzo nas przytłacza i epatuje z różnych stron. Więc jako poloniści w szkole mamy to na uwadze na pewno bardzo mocno. Ogromną zaletę tego typu zajęć dostrzega dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, Jacek Kocoń. Uczniom jest to potrzebne, żeby zobaczyli również troszeczkę innego świata, nie tylko tego, który mają w szkole, czyli przede wszystkim tak zwane zajęcia ogólnokształcące. No i przede wszystkim u nas w szkole przedmioty zawodowe, czyli ukierunkowane na ich przyszły zawód. Ale że mieli jakby również poczucie tego, że jest jeszcze inny świat. Oprócz takiego świata, który szkolnego, jest świat, który ich otacza, który dostarcza im różnego rodzaju bodźce, przeżycia, emocje. No i takie u nas w naszej szkole są. Akurat to jest jeden z przykładów, ale dzięki staraniom nauczycielom różnych, trzeba powiedzieć różnych tutaj przedmiotów, oczywiście prym wiodą nauczyciele przedmiotów humanistycznych, mają również spotkania z muzyką, teatrem, również zajęcia związane z samokształceniem, czyli inicjatywą, na przykład działania obywatelskie. To właśnie również jest są w szkole, to dzięki działaniom nauczyciela. Przede wszystkim to dzięki nauczycielom im duży wkład pracy, ale trzeba powiedzieć również zapalają również uczniów do tych swoich działań. Przykładem są na przykład gry. Tak, gry planszowe, ale historyczne, które organizowane na przykład było IPN, więc tylko z ostatniego tygodnia. Znowu wygraliśmy taki turniej wojewódzki, jedziemy znowu na ogólnopolski turniej gier planszowych historycznych. Także proszę zobaczyć, to jest nie tylko, jak to się mówi, pasja nauczycieli, ale staje się to pasją uczniów,
co świadczy o tym, że szkoła jest otwarta, kreatywna i dzięki temu odnosi sukcesy. Podczas lekcji otwartej, której tematem była synteza sztuk, uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu na temat istoty sztuki, poznać kierunki sztuki jak surrealizm czy symbolizm i ich przedstawicieli, by następnie w części warsztatowej dokonać próby znalezienia motywów literackich w pracach Joanny Małkowskiej.